I trzeba w końcu wziąć dzisiejszą herbatkę. Dzisiaj po prostu zwykła czarna. Także myślę, że zrobię tutaj troszeczkę szachermacher i wezmę dzisiaj sobie herbatę białą z mango i brzoskwinią, ponieważ na nią mam większą ochotę niż na po prostu zwykłą czarną. Jeszcze zanim zacznę ubierać choinkę, stwierdziłam, że najpierw otworzę kalendarze adwentowe, także zaczynam od tego łosiowego. Trzynastkę mam praktycznie na wierzchu i w środku mamy kinderka. Następny, który mam pod ręką, jest to ten z biżuterią. Trzynastka jest naprawdę duża, także ciekawe, co jest w środku. Aha! Jest duża, ale pusta. No cóż, ten kalendarz ma jedną konkretną wadę. Rzeczy po prostu nie trzymają się w środku, powinny być lekko przyklejone od wewnętrznej strony, wtedy byłoby naprawdę fajnie. Także jak chwaliłam ten kalendarz, tak teraz chyba przestaję, ponieważ to jest już trzeci raz, gdzie ja mam puste okienko. Faktem później znajdę naprawdę dość sporo rzeczy, także chociaż tyle. No i fakt, że z szósteczki wyciągnęłam kilka rzeczy i przełożyłam po prostu do pozostałych, żeby właśnie tam nie było pustego, zostawiając sobie po prostu jedną rzecz, także zobaczymy, co będzie dalej. Następny kalendarz będzie łosiowy, jest to kalendarz barberski. Otwieramy okienko numer 13, co myślę, że nie jest dla nikogo żadnym zdziwieniem. Trzynasteczka jest tutaj. Dzisiaj w środku znalazły się cążki do obcinania. Fajne, że mają tą rączkę czarną, a nie są po prostu srebrne w całości. Także jest to coś naprawdę ciekawego moim zdaniem, bo zazwyczaj są one po prostu srebrne. Może zobaczmy, co kryje mój kalendarz z kinderka. Trzynastka jest malutka, podejrzewam małe jajeczko. I oczywiście miałam rację, przerwa na jajeczko. Może zobaczmy, jaką świeczkę wyciągniemy dzisiaj z tego kalendarza. Jest trzynasty, także mamy kolejnego tea lighta. I jest to kolejny zielony tea light, trzeci pod rząd. Jakby one chociaż były różnorodne, jakby były bardziej podzielone przez poprzednie dni. Tak to właściwie na samym początku dostaliśmy wszystkie duże i teraz zostały nam małe. Mogłoby być bardziej różnorodnie. Z tego co widzę, mamy tylko 14 i 18 większe świeczki, a tak to są już tea lighty do końca, także... No niestety, ale tea light jak tea light, każdego dnia ten sam. Zobaczmy, co czeka nas w tym najgorszym kalendarzu. Zobaczmy, co kryje się pod trzynastką, czy tutaj będzie pechowo, czy może w końcu będzie jakaś dobra herbatka. Także... Rojbos. Po prostu rojbos. Idziemy dalej. Kalendarz kąpielowy, może tutaj będzie chociaż coś fajnego. I z tego co widzę, na 13 mamy przygotowaną kulę do kąpieli, ale ja nie mam czym tego otworzyć. Dla odmiany ta kula jest żółto-pomarańczowa, także wow! Łatwo wyciągnęłam ją i halo halo! Jest całkowicie zapakowana. Co tu się stało? Jest magia trzynastki. Miała być pechowa, a tu proszę, ten kalendarz dzisiaj obronił. Zobaczmy, co ze słodyczami. Trzynastkę mamy tutaj i będzie to kolejna frutella, tym razem pomarańczowa. Teraz znajdę w moim kalendarzu od łosia okienko na dzisiaj. Trzynastka jest w pięknym pieskowym papierku, także mam nadzieję, że kryje w sobie coś równie pięknego jak ten papier. Rozerwałam i w środku mamy pet shopa. Jest to kangurek! Ale o mój Boże, to jest różowy kangurek z fioletowo-niebieskimi oczkami. Jest przecudowny. Jest po prostu przepiękny. Także może teraz kalendarz z rzeczami do paznokci. Trzynastkę mamy w takim standardowym rozmiarze jak na pudełeczko. Miałam rację, ale o mój Boniu! Ktoś wziął sobie do serca, że trzynastka nie może być pechowa. Jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie na palcu, bo jest to taki pyłek różowo-niebieski, ale ciekawa jestem, jak wyjdzie w połączeniu, bo on jest chyba do wcierania, z tego co widzę po fakcie, że jest tutaj zabezpieczenie. No zobaczymy. Przed ostatnim kalendarzem będzie ten z Enchantimas i zobaczmy, co skrywa trzynastka. Jest dosyć spora. Jakie to piękne! O losie! One są... Tak, one są wyciągane! Nie, to okienko to jest po prostu hit tego kalendarza, bo proszę was, to jest stanowisko na lody i jeszcze gdyby te lody były na stałe, ale te lody się wyciąga i każdy jest z osobna.
I nadal mnie zastanawia, dlaczego mamy wszystkiego po 3 sztuki. Znaczy, prezenty były 2, ale lody mamy 3. I były też 3 buteleczki. Przecież to jest tylko lalka i jej zwierzak. Ale fajnie, że mogą się z kimś podzielić. Ja się z tego bardzo cieszę. Tym bardziej, że będę mogła tego użyć na przykład do pet shopów. Lody pochowane chowam do pudełeczka. I czas teraz otworzyć kalendarz Kimchi. 13 mamy w tym miejscu. I są to kolejne patyczki, tym razem grubsze. Nachodź, jesteś niedobra, ale i tak mama ci da. Kimchi dzisiaj nabroiła, była bardzo niedobrym kotkiem. No ale kalendarz to kalendarz, także niech już dziecina ma. Oj, chyba dobre. Oj, i chyba uciekamy. Wie, że zbroiła i że mogę jej później zabrać. Ale spokojnie, to również dostaję, już kładę jej na drapak. Także jeżeli chodzi o kalendarze, to już wszystko, idę ścigać łosia, żeby robił mi choinkę. Moja choinka już stoi, ja siedzę na podłodze, zdążyłam się wykąpać i jest troszeczkę późno, ale chcę zacząć ubierać. Jak widzicie, światełka już się palą na schodach. Niestety przez suszarkę moja choinka musi być pozbawiona tutaj tej gałęzi, właściwie jest ona pchnięta. I zastanawiam się właśnie, co zrobić z tymi 2 gałęziami, no bo jednak suszarki będę używać na 1000%, a jak je przystroję, to może być trochę ciężko. I już widzę, że kot nie robi sobie nic z tej choinki, a to dlatego, że ona nie kuje, ona jest bardzo delikatna. Więc obawiam się, co się stanie z moją choinką, jak już będzie ubrana. Kimchi, nawet o tym nie myśl! Masz być grzecznym kotkiem. W pierwszym etapie muszę znaleźć światełka, także opróżnię moje zbiory, zobaczę też, czego może mi tutaj brakować. Mam nadzieję, że niczego i mam nadzieję, że światełek jest w dostarczającej ilości, ponieważ rok temu miałam chyba 2 razy mniejszą choinkę. Także mam nadzieję, że lampek mi starczy. Widzę, mam 2 zestawy lampeczek. Szczęście nie są zaplątane, ale to ze względu na to, że właśnie ja w ten sposób przechowuję swoje lampki. Moim zdaniem jest to naprawdę najlepszy sposób, no bo nie ma teraz dodatkowej roboty. No chyba, że macie na szpuli, ale jeżeli nie ma lampek na szpuli, tylko są po prostu na kablu, wtedy polecam prostokąt z wgłębieniami i zaplatanie tych lampeczek. Porcja światełek już zapleciona i zostało mi tyle choinki, więc nie wiem, czy mi starczy, ale jak coś, zacznę po prostu przyzdabiać dół choinki, a górą zajmę się, jak dokupię lampeczki. Ale to pięknie wygląda i trochę mi się osypało, a przed chwilą tu sprzątałam. Także ten, tutaj poleciałam oszczędnie i tak starczyło tylko dotąd, a jeszcze tyle przede mną. Więcej lampek niestety nie mam, a te, które wiszą tutaj, będą się gryzły, bo są żółte. A te są bielutkie, więc będę musiała kupić lampki. Także zobaczę jeszcze, ile tu mam. W sensie raczej tu nic nie ma, ale jeszcze sprawdzę. I zacznę wieszać po prostu bombki do tego miejsca, a tutaj zostawię po prostu wolne. Brałam kilka moich takich największych ozdób. Jak możecie zobaczyć, na mojej choince mało jest zwykłych bombek. Niektóre są takie ręcznie robione, albo z wstążek, albo na przykład metodą decoupage, albo takich bardziej niestandardowych, czyli na przykład sówka, czy taka jak ten lisek. Mam też na przykład skrzydełka, czy karoce. I właśnie takie bombki najbardziej lubię, więc z czasem chciałabym zrezygnować kompletnie z takich zwyczajnych bombek i sprawić, żeby moja choinka była wypełniona tylko takimi ładnymi bombeczkami. Takie już zaliczam do właśnie bardziej specyficznych, ale te są zwykłe bombki, więc z tych będę rezygnować z czasem. Nie mówię, że teraz. Przez to, że nie mam lampek na górze, to jakoś mój zapał się skończył. I chyba na razie zostawię tyle, ile jest, bo nie wiem też, ile mam tych ozdób sobie zostawić na górę, więc jestem trochę przyłamana, podłamana. Jutro trzeba kupić lampki i dowinąć końcówkę. A co najgorsze, wiem, że jutro nie będę tego mogła zrobić, bo idziemy na imprezę urodzinową i nie będę miała na to czasu. Mam nadzieję, że będę miała czas, żeby chociaż otworzyć kalendarze. Także trzymajcie za to kciuki. A ja już idę powolutku spać, bo tak czy siak troszeczkę to zajęło, no i trochę mi smutno, że jednak moja choinka dzisiaj nie będzie już ubrana. Ale tak czy siak jestem zadowolona z tego, jak na razie to wygląda
I mam nadzieję, że Kimchi nie będzie chciała tej choinki w nocy zwalić. Ciemna noc, kompletnie nic nie widzicie. Ja w tym momencie właśnie montuję i zorientowałam się, że nie pożegnałam się z wami. Także dziękuję wam ślicznie, że tutaj ze mną byliście. I zapraszam was już jutro do kolejnego vlogmasu. Tak by the way, to chyba nawet się z wami nie przywitałam dzisiaj. Także hejka i hejka!